Zaskoczenie dla jednych tak, a dla drugich nie. Wyniki wyborów na burmistrza Wielunia jednoznacznie wskazują, że w drugiej turze powalczą ze sobą obecny włodarz miasta Janusz Antczak ze Wspólnoty Ziemi Wieluńskiej i Paweł Okrasa startujący w wyborach z własnego komitetu. Jak wiadomo, o fotel burmistrza Wielunia walczyło w sumie aż 6 kandydatów. Największą liczbę głosów uzyskał obecny włodarz miasta i zarazem kandydat na to stanowisko. Zobaczmy wyniki. Janusz Antczak 4396 głosów, Paweł Okrasa 3100 głosów, Mieczysław Majcher 2500 głosów, Waldemar Kluska 1468 głosów, Zenon Kowalczyk 388 głosów i Karol Tomczyk 325 głosów. Kampania wyborcza zatem się nie kończy. Przed dwójką kandydatów pozostał dokładnie tydzień, aby niezdecydowanych wyborców, czy też tych, którzy w pierwszej turze głosowali na innych kandydatów, przekonać właśnie do swojej osoby. Paweł Okrasa kilka dni po wyborach zorganizował w swoim sztabie konferencję prasową. Jaki ma plan na ostatni już tydzień kampanii wyborczej? Ja się bardzo cieszę z tego, że moje zaproszenie przyjął pan były burmistrz, pan Mieczysław Majcher, jak i pan radny Waldemar Kluska, iż wspólnie udało nam się dojść do porozumienia, w ramach którego chcemy budować przyszłość tego miasta. To są może duże słowa, proszę państwa, ale uważam, że właśnie trzeba mieć duże słowa, żeby potem te słowa wcielić w czyn. Nie patrzymy na to, co było wcześniej, dlatego że nic to nie da. Rozrabowanie historycznych zaszłości, ran nikomu jeszcze nic nie dało, natomiast ono tylko może zatrzymać pracę, którą chcemy włożyć w przyszłość tego miasta. Chcę się spotykać z ludźmi w różnych miejscach, w różnych środowiskach i w różnych sołectwach. Także będę starał się dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców po to, aby ich przekonać do swoich racji, szczególnie w tych obszarach, w tych miejscach, gdzie ten mój wynik wyborczy nie był zbyt dobry. Taki jest mój pomysł na kampanię i myślę, że tutaj już ani ja pana burmistrza Antczaka nie zaskoczę, ani pan burmistrz Antczak mnie nie zaskoczy w tej kampanii, no bo cóż można jeszcze w tej kampanii wymyślić, proszę państwa. A zatem w kolejnym głosowaniu będzie się liczył praktycznie każdy głos. A jak zachowają się w takiej sytuacji kontrkandydaci startujący w wyborach? Kogo poprą w drugiej turze? Mieczysław Majcher z Przejrzystej Gminy oraz Waldemar Kluska z Forum Samorządowego Ziemi Wieluńskiej już wiedzą. W drugiej turze wyborów na burmistrza Wielunia stawiają na Pawła Okrasę i tego kandydata będą popierać wraz ze swoimi ugrupowaniami. Wszystko rozstrzygnie się w niedzielę 30 listopada. I na razie tyle o wyborach na burmistrza Wielunia. Zdecydowanie więcej w temacie tygodnia. W programie obszerna relacja z konferencji kandydata na burmistrza Wielunia Pawła Okrasy.